To był najgorszy, ale jednocześnie najlepszy rok w moim życiu. Ale żeby dowiedzieć się dlaczego, to zacznijmy od stycznia. W ubiegłym roku działo się tyle rzeczy, że niestety, ale muszę się wspomóc, bo bez rozpisania zapomniałabym o wielu, wielu różnych rzeczach. Zresztą przyznam się, że już nagrywałam ten odcinek jeden raz i stwierdziłam, że nie nadaje się do publiku, bo zapomniałam o połowie rzeczy, także let's go! Styczeń zaczęłam w różowych włosach, a propos moich włosów, to ubiegły rok był naprawdę szalony, ale to zostańcie do końca, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko wyglądało. Więc wkroczyłam w 2023 rok w różowych włosach. I w styczniu też przeprowadziłam się z Krakowa do Warszawy. Słyszycie? Z Krakowa do Warszawy. Kiedy to było w ogóle? Jak do tego doszło? Nie wiem, patrząc na to, co się teraz obecnie dzieje w moim życiu, ale generalnie był to właśnie czas przeprowadzek i był, przyznam to szczerze, dla mnie ciężki czas, jeżeli chodzi o moją głowę, o moje samopoczucie, ponieważ ciężko było się przestawić z niemieszkania już wszyscy razem w jednym domu, dlatego że przyjeżdżam na nagrywki do Krakowa, a resztę czasu spędzam w Warszawie i wtedy tą decyzję o przeprowadzce do Warszawy podjęłam głównie ze względu na mojego chłopaka, z którym już byłego w sumie chłopaka, z którym po prostu chciałam spędzać jak najwięcej czasu i stwierdziłam, że jestem w stanie to moje YouTube'owe życie przenieść całkowicie do stolicy. No i w sumie udało się, ale tylko na 2-3 miesiące, ale do tego przejdziemy później. Luty. Był to miesiąc, w którym wróciłam do blondu. To będzie się zmieniało co kilka miesięcy, jeżeli chodzi o stan moich włosów, ale był to miesiąc, w którym wróciłam do blond włosów i miesiąc, w którym byłam na studniówce z widzem. Bardzo dobrze w ogóle wspominam czas i okres lutego. Był to miesiąc dla mnie taki też bardzo fajny pod względem mojej właśnie poprzedniej relacji, ale też świetnie bawiłam się na studniówce. Poczułam, że przeżywam ją po raz drugi, ponieważ ja swoją studniówkę, gdy miałam, to nie spędziłam jej najlepiej, a tutaj świetnie się bawiłam i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli w to zaangażowani. I luty uświadomił mi też, że nasi widzowie to nie jest tylko liczba i to, że mogę na was polegać w każdej sytuacji i że gdy tylko poproszę was o pomoc, to wiem, że taką pomoc otrzymam. Więc luty był też dla mnie miesiącem, w którym zrozumiałam, że widzowie to nie tylko liczba i że mogę robić z wami mega fajne rzeczy. A a propos robienia z wami fajnych rzeczy, to na Dzień Kobiet w marcu zabrałam też moje widzki na nagrywki. Zabrałam dwie fajne miejsca i przeżyłyśmy mega fajny czas i to było jeszcze za czasów, kiedy nadal mieszkałam w Warszawie. Chcę w ogóle wam pokazać, że ten rok to był jeden wielki rollercoaster emocji. Była raz góra, dół i już wam tłumaczę dlaczego. Styczeń to był miesiąc, kiedy był spadek, ponieważ była przeprowadzka. Generalnie trochę czułam się dziwnie, że nie mogę znaleźć w swojej przestrzeni swojego miejsca. Potem był luty, czyli miesiąc, w którym mega dużo fajnych rzeczy się działo. I potem marzec, czyli znowu spadek. W marcu ogłosiliśmy swoją pierwszą trasę koncertową i jeżeli mam być szczera, to nie byłam z tego zadowolona na początku. Głównie dlatego, że zamiast cieszyć się i docenić to i zrozumieć, że to jest najlepszy czas w moim życiu, że w ogóle trasa koncertowa, gdzie mamy sold out, a gdzie raperzy i inni twórcy marzą o takiej trasie koncertowej, to na mnie nie zrobiło to żadnego wrażenia, a bardziej pomyślałam sobie, o kurde, nie będzie mnie co weekend w Warszawie. Nie będę miała czasu dla siebie, dla swojego chłopaka. I to moje myślenie też dało mi coś do zrozumienia, że pora najwyższa coś zmienić w swoim życiu, bo nie powinnam tak myśleć ewidentnie o rzeczach, które mnie rozwijają i które powodują, że jestem koniec końców szczęśliwa. I wtedy też coraz poważniej zaczęłam się zastanawiać nad swoją relacją z moim ówczesnym chłopakiem. No bo kurde, trasa koncertowa, powinnam się z tego cieszyć i zupełnie inaczej zareagować. A tutaj wokół tego były same negatywne emocje na początku. Tak też w marcu i pod jego koniec zaczęłam podejmować kroki, by przeprowadzić się z powrotem do Krakowa. I głównym argumentem nie było rozstanie czy moja relacja, tylko głównym moim argumentem było to, że wszystko teraz będzie się działo w Krakowie. Próby do koncertów, spotkania, nagrywki. Dużo, dużo było rzeczy i wiedziałam, że nie ma sensu przyjeżdżać co tydzień do Warszawy, więc zaczęłam przyjeżdżać do niej coraz rzadziej. Zaczęło mnie to koniec końców męczyć psychicznie, więc stwierdziłam, że postawię na swój własny komfort i znajdę jakieś mieszkanie w Krakowie. I w trakcie szukania odpowiedzi na wiele pytań postanowiłam, że w kwietniu nagram swoją pierwszą piosenkę, w której opiszę to, co czuję w danym momencie. I będę miała do niej zawsze sentyment i uwielbiam do niej wracać, ponieważ przypomina mi o tym, że faktycznie w życiu trafiamy na właściwe osoby, ale na przykład w złym czasie. I ostatnio też słuchając tej piosenki, faktycznie cofnęłam się do kilku sytuacji w swoim życiu, spojrzałam na to trochę chłodniej i dosłownie wzruszyłam się. W kwietniu też przefarbowałam swoje włosy na różowo-białe i przyznam wam szczerze, że całkowicie kwiecień traktuję jako nowy rozdział w moim życiu. Nie dość,
powiedziałeś, że te różowo-białe włosy przyczyniły się do pewnych jakichś tam różnych wydarzeń w moim życiu. Zostałam się dzięki nim pewna siebie, zaczęłam się czuć dużo, dużo lepiej z samą sobą. Nagrałam w tym samym czasie kawałek, z którego jestem niesamowicie dumna i który ma 3,5 miliona wyświetleń na YouTubie, ale też miałam okazję wyjechać z Wiką na wakacje. Na pierwszy taki wyjazd od dłuższego czasu, gdzie totalnie nic nie nagrywałyśmy, no poza teledyskiem do mojej piosenki, ale generalnie był to babski, bardzo, bardzo fajny i też romantyczny wyjazd. Oprócz tego w kwietniu znalazłam mieszkanie, w którym obecnie się znajdujemy i miałam okazję przyjść tutaj, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I w kwietniu też zrealizowałam swoją wymarzoną współpracę z marką Yves Saint Laurent. I powiem Wam szczerze, że to było zawsze moje marzenie, żeby mieć współpracę z taką marką, czy z jakimś Diorem, Chanel i tak dalej. No i kwiecień pokazał mi, że wszystko jest możliwe, jeżeli po prostu bardzo mocno czegoś chcemy. I pod koniec kwietnia, czyli w momencie, w którym podjęłam decyzję, że przeprowadzę się do Krakowa, to w dniu podpisywania umowy na wynajem tego mieszkania rozstałam się z moim byłym chłopakiem. I szczerze mówiąc, w tamtym czasie czułam się świetnie, było tyle rzeczy wokół mnie i tyle osób, że w zasadzie w ogóle nie odczułam tego rozstania. A potem przyszedł maj, czyli kolejny miesiąc piku. I maj, czyli miesiąc, który uwielbiam najbardziej w całym roku, z kilku powodów. Po pierwsze, są wtedy moje urodziny i te właśnie urodziny, które miały miejsce w maju 2023 roku, spędziłam w domu X z różnymi influencerami, ale też z naszą ekipką i były to śmieszne urodziny o tematyce kosmicznej, ale bawiłam się świetnie, potem też poszłam na miasto z moimi znajomymi, ale generalnie było to dla mnie coś nowego i też było dla mnie zaskoczeniem i również tutaj chciałabym podziękować wszystkim, którzy byli w to zaangażowani. Ale 3 dni przed tymi urodzinami w domu X miała miejsce premiera mojej piosenki, czyli 10 maja i też wtedy świętowaliśmy parapetówkę tutaj w mieszkaniu. Wspominam ten czas niesamowicie, ponieważ wszyscy tutaj razem siedzieliśmy, miło spędzaliśmy czas, miałam też pierwszą interwencję z policją w tym mieszkaniu, więc generalnie dużo, dużo bardzo fajnych wspomnień. Kilka dni po moich urodzinach miałam okazję też gościnnie wystąpić na koncercie 3 Króli i to był pierwszy występ na żywo po finale, który był jeszcze rok wcześniej, więc tutaj było bardzo dużo stresu, ale też otrzymałam niesamowite wsparcie i dużą energię od właśnie widzów, którzy byli na koncercie, no i też bardzo dobrze wspominam to wydarzenie. Tydzień później zaczęliśmy pierwszą trasę koncertową Gen Z i nasza trasa zaczęła się od Białegostoku. Mam wrażenie, że w tym maju działo się tak dużo rzeczy, że spokojnie można byłoby to rozłożyć na kilka miesięcy, a to wszystko działo się w ciągu jednego. No i przechodzimy do czerwca, czyli do takiego troszeczkę cięższego dla mnie okresu. Po pierwsze, co weekend graliśmy koncert w jakimś mieście, na tygodniu nagrywaliśmy filmy na Gen Z, więc tego czasu dla samej siebie miałam dość mało, ale przez to, że tak wiele rzeczy się działo i nie było czasu dla siebie, no to też moja głowa dostarczała sobie ciągle tą dopaminę, energię i nie miała czasu na takie spokojne przemyślenia. W tym wszystkim też nie było czasu na nagrywanie odcinków, ale pomimo tego braku czasu pojechałam do Paryża i spełniłam swoje jedno marzenie, ponieważ zawsze chciałam polecieć do Paryża i tutaj udało mi się akurat to zrobić. Szkoda, że sama, ale wtedy z nikim się nie spotykałam i pamiętam, że nawet odczułam i doceniłam jeszcze bardziej ten Paryż jako sama. Ale ten wyjazd do końca i tak nie wyglądał tak, jak wyglądać miał, ale często z takimi wyjazdami jest i już mam nauczkę na przyszłość, więc wyciągnęłam z tego roku to, że jeżeli chodzi o nagrywanie na wyjazdach, to w 90% nigdy nie wyjdzie tak, jak sobie planujemy jeszcze będąc w Polsce. W czerwcu również ogłosiliśmy drugą trasę koncertową. To było dla mnie niesamowite i szalone, że nasza pierwsza trasa koncertowa miała sold out po kilku dniach i druga tak samo. Rozumiecie, że wyprzedaliśmy Torwar, wyprzedaliśmy MCK w Katowicach, czyli miejsca, gdzie wchodzi po 10 tysięcy ludzi, dosłownie kilka dni po ogłoszeniu trasy koncertowej. Do mnie to do dzisiaj nie dociera i traktuję ten rok jak sen. To było dla mnie niesamowite. Nadal nie potrafię zrozumieć, że to wszystko naprawdę miało miejsce i tylko dzięki zdjęciom, dzięki nagraniom, filmom na naszych kanałach wierzę, że to miało miejsce, ale dla mnie ten rok był jak sen. Jakby to nie czuję, że to wszystko się w ogóle wydarzyło. Nie zaczaiłam tego. Oprócz tego pod koniec czerwca wbiłam 700 tysięcy follow na Instagramie w tym samym czasie z Bartkiem Kubickim. No i generalnie czerwiec wspominam jako bardzo, bardzo dobry miesiąc. Niesamowicie pracowity, ale i też, no, nie ma co ukrywać, męczący. I przechodzimy do lipca. Ta-da-da-da! Czyli czas wakacji. No i w lipcu też narodził się pomysł na stworzenie mojej serii randkowej. I w lipcu miałam okazję być na randce z Kacprem Błońskim i
ten odcinek pokazał mi, że chcecie takich odcinków jeszcze więcej. Ale dosłownie w niecały miesiąc po wbiciu 700 tysięcy follow na Instagramie wbiłam również 800, czyli 100 tysięcy więcej na przestrzeni niecałego miesiąca. Był to dla mnie niesamowity wynik i dziękuję Wam bardzo za to wszystko. Wiem, że randka z Kasprem i moje zdjęcie na Instagramie też się do tego przyczyniło, ponieważ jest to zdjęcie, które ma najwięcej lajków na moim profilu, bo aż 600 tysięcy prawie. 600 tysięcy lajków pod zdjęciem na Instagramie. Szalone! Ogromna liczba. Wow! Ale też na początku lipca kupiłam swoje wymarzone auto, czyli BMW 135i. I jest to auto, które było moim wymarzonym autem od czasu, kiedy byliśmy na Majorce na wyjeździe. No i tak jakoś się złożyło, że udało mi się spełnić to marzenie właśnie w lipcu poprzedniego roku. No ale niestety po powrocie z randki okazało mi się, że ktoś je zarysował. No i potem wiele jeszcze rzeczy się działo z tym autem przez ten rok, ale generalnie jestem niesamowicie wdzięczna. Powiem, że to też dzięki Wam. Ale lipiec i sierpień był dla mnie bardzo, bardzo też ciężkim emocjonalnie miesiącem, psychicznym. Kiedy macie natłok pracy i brak przestrzeni, to zapominacie o sobie, o spędzaniu czasu z samym sobą i próbujecie w każdy możliwy sposób spotykać się z ludźmi, bo nie lubicie tej samotności. A mnie po trasie koncertowej dobiły mnie takie trochę stany depresyjne, ponieważ co tydzień byłam w innym mieście. Co tydzień spotykałam ogromną ilość ludzi, która dawała mi energię. Na tygodniu widywaliśmy się z Gen Z i tak dalej. A po skończeniu trasy koncertowej każdy miał dużo więcej przestrzeni dla siebie. No i wtedy zaczął się dla mnie taki trochę gorszy czas. Dopiero w lipcu zaczęłam przeżywać swoje rozstanie z kwietnia. No i powiem Wam szczerze, że był to bardzo taki ciężki dla mnie miesiąc. Od stycznia chodziłam na terapię, ale w lipcu zaczęłam częściej, by przepracować sobie pewne sprawy. No i jakoś wyszłam z tego na plus, cała, zdrowa i fajna, jeżeli tak to mogę nazwać. Ale generalnie terapia bardzo, bardzo mi pomogła i podniosłam się na duchu. No i dzięki temu wkroczyłam w sierpień z pełną energią, pewna siebie. No i nie ukrywam, że też seria z randek trochę mi w tym wszystkim pomogła. No i że też mogłam oderwać się od takiej mojej codzienności, więc to było mega, mega fajne. Ta seria z randkami była dla mnie też pewnego rodzaju terapią. I przyszedł czas na sierpień i mój kolejny wyjazd, tym razem do Izraela. I wspominam go bardzo dobrze, choć przyznam szczerze, że w tamtym czasie bałam się bardzo o ten wyjazd i bałam się bardzo też o sytuację polityczną, która miała wtedy tam miejsce. Nie było tak źle, jak jest obecnie. Ale wspominam ten wyjazd jako jeden z lepszych w moim roku. Nie dość, że wyszedł bardzo spontanicznie, bo dosłownie kupiłam bilety kilka dni przed wylotem. To też na miejscu bawiłam się świetnie. No i też tutaj odbyłam pierwszy raz w życiu swoją randkę z Tindera za granicą. Jest też adrenalina, ale niesamowite dla mnie przeżycie. Trochę ryzykowne i nie powiem, że nie polecam, bo dzięki temu można poznawać super ludzi i budować nowe doświadczenia, ale generalnie to było trochę risky, ale ja lubię taką adrenalinę i ten rok też mi pokazał, że właśnie w tym się czuję najlepiej. W sierpniu też miała miejsce premiera mojej drugiej piosenki Chcę się tylko bawić i tutaj też bardzo zaskoczyliście mnie wynikiem. W sierpniu też miała miejsce moja randka z Rezim, chwilę przed Sabotażystą i to był odcinek, który również bardzo, bardzo lubicie na moim kanale. Spędziłam niesamowity czas i przeżyłam też piękne chwile. Lot balonem zapamiętam do końca życia i był to naprawdę dla mnie piękny i wzruszający dzień i dziękuję Ci bardzo za to, Rezi. Następnie wzięłam udział w Sabotażyście Reziego i to był kolejny bardzo fajny projekt w moim życiu w ubiegłym roku, w którym miałam okazję wziąć udział. Przyznam szczerze, że to też była dla mnie taka odskocznia, ponieważ miałam okazję spędzić wiele, wiele czasu z nowymi twórcami, z ludźmi, których wcześniej nie znałam, poza Rezim i Marcinem. I był to też fajny program, w którym budowało się zaufanie i też pielęgnowało jego brak w sumie, bo nikomu tam nie wolno było ufać, ale narodziły się bardzo fajne relacje z ludźmi na miejscu i nie mogę się po prostu doczekać, kiedy będę miała okazję wziąć na przykład udział w takim samym programie jeszcze raz. Pod koniec sierpnia miałam też okazję wybrać się na pierwszy mój festiwal w tamtym roku. Nie było mi dane być wcześniej, więc tym razem wybrałam się na SBM Festiwal w Warszawie. I był to jeden z najlepszych festiwali w moim życiu i chyba jedna z najlepszych imprez tak samo w moim życiu. Spędziłam ją w gronie niesamowitych ludzi i naprawdę, jak mam teraz w głowie obrazy wielu sytuacji, to jestem niesamowicie wdzięczna za ten czas. To było piękne i piękne zakończenie wakacji. I się wzruszam, jak o tym myślę, bo naprawdę tak było. Piękne. I przechodzimy do września, czyli miesiąca, w którym pojechałam na wyjazd
do Tajlandii z fajną ekipą i spędziliśmy tam 2 tygodnie. No, pogoda nie sprzyjała do końca tak, jakbym chciała i w trakcie też wyjazdu nie do końca byłam z niego zadowolona, ale ostatnie dni w Bangkoku pokazały mi, że ten wyjazd był super i bardzo się cieszę, że też postawiłam na swoje i chciałam się wyrwać z wyspy. Ten rok mi też pokazał, że jestem pracoholikiem i że bardzo szybko się nudzę, więc nie chciałam już siedzieć na miejscu i na wyspie, gdzie już się trochę nudziłam, więc stwierdziłam, że wyskakuję na ostatnie 3 do Bangkoku nawet sama, ale dołączył ostatecznie do mnie znajomy, więc przez ostatnie 3 dni naprawdę poznawałam Bangkok i chciałabym do niego jeszcze wrócić. W ogóle Bangkok, jak i Izrael pokazały mi Azję z innej strony i bardzo, bardzo chciałabym do niej wrócić. Była to też moja pierwsza tak długa podróż w życiu, ponieważ nigdy nie leciałam tak daleko i tak długo samolotem i no, wiem, że to był początek moich takich dłuższych przygód. W Tajlandii też nagrałam randkę z Bartkiem Kubickim, czyli kolejny odcinek z tej serii. Generalnie pod koniec mojego wyjazdu w Tajlandii stwierdziłam, że chcę zrobić sobie warkoczyki, ale że miałam zbyt krótkie swoje naturalne włosy, to pani sztucznymi włosami przedłużyła mi te moje naturalne, ale w takim samym odcieniu jak te moje prawdziwe. Tydzień po zrobieniu tych warkoczyków już nie wyglądały one tak super, plus plątały się strasznie końcówki i też popełniłam jeden wielki błąd ze zrobieniem ich nie do końca, tylko do połowy, więc wracając do Polski już nie mogłam się doczekać, aż je zdejmę. I tutaj z pomocą przyszedł mi akurat czajnik, który miałam okazję wtedy spędzić czas i stwierdziliśmy, że trzeba te warkoczyki rozplątać. Ale z racji tego, że na dole porobiły się kołtuny, to stwierdziliśmy, że po co to rozplątywać? Przecież wystarczy, że otniemy końcówkę i po prostu rozpuścimy włosy i będzie wszystko git. I tak też zaczęliśmy robić. Ale w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że coś nam nie gra. Że nie potrafimy odróżnić, które to są sztuczne włosy, a które prawdziwe. Więc po zdjęciu wszystkich sztucznych włosów i warkoczyków okazało się, że moje włosy są pocięte na różnych długościach. I załamana umówiłam się wtedy do fryzjera, do mojego znajomego na następny dzień. I siedząc u niego na fotelu stwierdziliśmy, że musimy skrócić włosy do takiej długości, do jakiej były te włosy ścięte niektóre. Czyli do mniej więcej takiej, jak mam obecnie. No ale ja stwierdziłam, że kurde, jak już ścinam je tak krótko, to musi być coś jeszcze. I wtedy właśnie przefarbowałam je na brązowo. I to był początek mojej takiej bardzo fajnej, romantycznej też ery, mogłabym to tak powiedzieć. I przechodzimy dalej. W październiku miała miejsce nasza druga trasa koncertowa Gen Z, czyli podobny schemat jak w tej pierwszej, ale również w październiku wypuściłam pierwszy raz swoją kolekcję na Gen Z Store właśnie w takim romantycznym klimacie, czyli tak jak wtedy się czułam. I generalnie październik wspominam jako bardzo, bardzo fajny, rozwojowy dla mnie czas. Mieliśmy też super imprezę halloweenową na kanale Gen Z. W październiku też rozpoczęłam swoją współpracę z KCZ-em, czyli takim producentem, który też na przykład robi kawałki z Margaret. I tutaj narodził się pomysł na zrobienie kolejnego kawałka. Klip do niego nagrywaliśmy w sumie już w Tajlandii, ale dokończyliśmy jakby robienie tej nuty oficjalnie w październiku dopiero. Kochani, no i zapomniałam o najważniejszej rzeczy w październiku, czyli poza trasą koncertową byłam też na randce z czajnikiem w Grecji, czyli też spełniłam swoje kolejne marzenie, ponieważ właśnie była to Grecja. To były jedne z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu. No, ten wschód słońca na koniach, ale też Wenecja, która zawsze mi się marzyła. No to była po prostu piękna randka, tak samo jak ta z Rezim i myślę, że zapamiętam je do końca życia. I przechodzimy do listopada, czyli do miesiąca, w którym polecieliśmy dzień po imprezie halloweenowej do RPA, żeby nagrać i skończyć drugi sezon Gen Z. Spędziliśmy w Afryce 2 tygodnie, albo 10 dni, już nie pamiętam dokładnie, ale był to dla mnie niesamowity wyjazd, który też dał mi wiele do zrozumienia. Miałam też okazję zbliżyć się bardziej do natury i ją pokochać w inny sposób niż dotychczas. Bardziej ją doceniłam i zrozumiałam, że człowiek wraz z naturą żyje w takiej trochę symbiozie, że w zależności to od tego, co my dajemy tej ziemi, planecie, to ona nam to oddaje. I generalnie wyjazd do Afryki wspominam też jako taki trochę gorszy czas psychicznie. Z początkiem listopada zaczęłam brać Izotek, czyli silny lek na trądzik i wtedy nie zdawałam sobie jeszcze sprawy ze skutków ubocznych jego, ale dość szybko one zaczęły się u mnie pojawiać. W liceum brałam już Izotek i wtedy te skutki uboczne nie wyglądały tak samo jak obecnie, a na wyjeździe w Afryce bardzo mocno je już odczuwałam, jak na przykład bóle stawów, bóle mięśni, generalnie nadal pojawiały się moje problemy z kolanami po trasie koncertowej, ale też oddziaływało to bardzo na moją głowę. I ja trochę żałuję z perspektywy czasu, ale wydaje mi się, że nie doceniłam tego wyjazdu do Afryki tak, jakbym chciała i jakbym doceniła to wcześniej. I nie ukrywam, że odkąd biorę Izotek, jestem trochę pozbyta pewnych emocji w sobie i ciężko mi znaleźć szczęście takie w takich prostych rzeczach, mimo że staram się to robić i zazwyczaj byłam taką osobą, że cieszyła się z bardzo drobnych rzeczy i z samych faktów, drobnych gestów, tak teraz wiem, że nie
jest to zależne ode mnie, że jest to kwestia głównie tego leku, ale mam ewidentnie z tym problem i zauważyłam, że nie doceniłam tej Afryki tak, jakbym po prostu chciała ją docenić i była piękna i na pewno chciałabym do niej jeszcze nie raz wrócić. Generalnie listopad był fajnym miesiącem, ale ciężkim. Ciężkim też pod względem pracy, ponieważ od razu po powrocie z Afryki podjęłam się, że zaczynam nagrywać vlogmasy, które były dodawane na mój kanał w grudniu co dwa dni, ale wrzuciłam sobie, mam wrażenie, że trochę za dużo na moją głowę. I tutaj zaczynała się już końcówka roku, ta nie najlepsza dla mnie, ta, która mnie tylko coraz bardziej dołowała z każdym dniem. I przejdźmy do grudnia, czyli najgorszego miesiąca w moim życiu. Grudzień zaczęłam od mojego wyjazdu do Londynu z moją siostrą i był to pierwszy wyjazd w moim życiu, który dzień w dzień przepłakałam. Generalnie od chyba 30 listopada do 26 grudnia płakałam codziennie i codziennie pogłębiały się moje stany depresyjne i zaczęłam też częściej chodzić na terapię. Generalnie nie potrafiłam zrozumieć w ogóle, co się ze mną dzieje, dlaczego się tak źle czuję, co jest tego powodem. Nie potrafiłam w ogóle wyprowadzić siebie i swojej głowy z takich negatywnych myśli, tylko jeszcze bardziej się w nie zagłębiałam i nie chciałam wcale tego wyzbyć, tylko chciałam się dołować. I dla mnie to było wszystko dziwne, nie potrafiłam tego zrozumieć. I oprócz tego los bardzo wiele negatywnych rzeczy z zewnątrz mi zsyłał. Pomimo mojego wyjazdu do Londynu, który bardzo chciałam docenić i bardzo fajnie spędzić z moją siostrą, to w ogóle nie cieszyłam się z niego. I nie był on dla mnie jakimś super wyjazdem, mimo że sprawiłam radość i szczęście mojej siostry, spełniłam jej marzenie, to generalnie nie czułam sama satysfakcji z tego wszystkiego. Wracając do Polski, wiedziałam, że muszę kontynuować vlogmasy i choć podjęłam się tego wyzwania i bardzo byłam zmotywowana i chętna do tego, żeby po raz pierwszy zrobić w ogóle serię vlogmasów na moim kanale, to przez ten natłok pracy i to moje samopoczucie, nagrywanie tych filmów nie sprawiało mi w ogóle takiej radości, jak myślałam, że będzie. W międzyczasie dowiedziałam się też o problemach zdrowotnych występujących u mnie w rodzinie, moje gdzieś tam prywatne sprawy życiowe zaczęły się sypać. No i generalnie naprawdę grudzień dał mi w kość. W międzyczasie też od kilku miesięcy byłam pozbyta całkowicie swojego auta, ponieważ w październiku miałam małą kolizję na drodze. No generalnie grudzień był naprawdę najgorszym dla mnie miesiącem. I choć starałam się, żeby było super, to wszystkie przeciwności losu do mnie się uśmiechały i tylko mówiły: "O! To co by tu dzisiaj jej jeszcze dorzucić?" Więc generalnie grudzień był naprawdę strasznym dla mnie miesiącem. I przyszedł czas na święta. Święta Bożego Narodzenia, które chciałam spędzić w gronie mojej rodzinki. Kilka dni przed Wigilią mój dziadziuś trafił do szpitala i bardzo też emocjonalnie to przeżywałam, ale na szczęście koniec końców udało się i wyszedł z tego szpitala cały i chyba zdrowy w 100%, nie wiem jak jest do końca. I mógł z nami spędzić Wigilię, ale generalnie były to też moje pierwsze święta w życiu jako singiel. I bardzo źle się z tym czułam, ponieważ od 2014 roku byłam praktycznie cały czas w jakiejś relacji. I moje życie do tej pory wyglądało tak, że ja z relacji wchodziłam w kolejną relację po jakimś czasie. A te święta były dla mnie wyjątkowo smutne. Nie dość, że przez moje samopoczucie, które gdzieś tam faktycznie cały czas nakręcało mi różne negatywne myśli, no to zrozumiałam, że trochę czuję się samotnie w te święta, mimo tego, że jestem w gronie rodzinnym. I zrozumiałam, że faktycznie są to pierwsze święta od 7 lat, które spędzam sama, gdzie na następny dzień nie jadę spotkać się na przykład ze swoim partnerem, tylko po prostu spędzam je sama. Święta, pomimo tego, że spędziłam je w fajnym, rodzinnym gronie i w fajnej atmosferze, wymęczyły mnie psychicznie do takiego stopnia, że 26 grudnia wróciłam tutaj do mieszkania i stwierdziłam, że muszę coś zmienić w swoim życiu. I to był dzień, kiedy od rana do wieczora przepłakałam cały i stwierdziłam, że to jest najwyższy moment, żeby spojrzeć prawdzie w oczy i samej sobie w lustro. I wtedy spojrzałam w lustro i powiedziałam sobie, że nic nie powinno mnie doprowadzać do takich stanów, w jakich się znajduję przez cały grudzień i że nie zasługuję po prostu na to i że potrzebuję czegoś, co zmieni moje życie. Generalnie wyżygałam z siebie wszystkie negatywne emocje, wypłakałam się jeszcze bardziej za cały grudzień i zmotywowana podjęłam decyzję, że następnego dnia idę do fryzjera i zmieniam wszystko. Jakoś tak stwierdziłam, że te brązowe włosy mnie przygnębiają i kojarzą mi się na tyle ze złym czasem, że chciałabym to zmienić. Więc umówiłam się do fryzjera na następny dzień, wypłakałam się tego dnia, postanowiłam sobie, że wkraczam w nowy rok jako nowa osoba i przede wszystkim postanowiłam sobie, że następnego dnia wszystkie problemy znikają i budzę się jako nowa wersja siebie, szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. I wstałam rano i o dziwo tak też się stało, ponieważ czułam się niesamowicie dobrze. Wybierałam się też tego samego dnia do fryzjera, więc w momencie, kiedy wychodziłam od tego fryzjera w tych włosach, które obecnie widzicie, to aż wzruszyłam się i popłakałam ze szczęścia i czułam, że wróciła do mnie taka stara, moja dobra energia, w której czuję się najlepiej
najlepiej, jest ze mną ona do dzisiaj. Więc kiedy przyjdzie u Was taki gorszy czas, to po prostu dbajcie o to, żebyście mieli wokół siebie też odpowiednich ludzi. Jeżeli potrzebujecie, to też skorzystajcie z telefonu pomocy albo z terapii i wierzę w to, że każdy z Was, tak samo jak ja, wyjdzie na dobrą drogę. Aczkolwiek nie ukrywam, że to jest tak prosto powiedziane, tylko też muszę przepracować nadal wiele rzeczy, żeby być i tkwić w tym szczęściu sama ze sobą jak najdłużej, ale generalnie naprawdę grudzień dał mi w kość i miałam naprawdę wiele tak złych momentów, że nawet nie chcę za bardzo o nich mówić. Ale w grudniu też zadziały się dwie bardzo pozytywne rzeczy, tak na sam koniec. Po pierwsze, wbiłam 1 000 000 follow na Instagramie. Niesamowita liczba, 1 000 000 osób. Wow, i jestem za to niesamowicie wdzięczna. To był niesamowity i najlepszy prezent, jaki mogłam dostać pod choinkę w tamtym czasie. Piękne to było, dziękuję Wam za to. I oprócz tego miałam okazję spędzić najpiękniejszego i najlepszego Sylwestra w moim życiu w gronie ludzi, od których czuję, że dostaję wsparcie za każdym razem, kiedy jest mi tylko źle. I dziękuję Wam wszystkim za ten rok. To był naprawdę ciężki, ale jednocześnie przepiękny rok. Pełen wyjazdów, pełen nowych doświadczeń psychicznych i emocjonalnych, z których wyniosłam coś nowego, ale generalnie był to naprawdę piękny rok i niesamowicie też ciężki, ale liczę na to, że ten kolejny będzie jeszcze lepszy i jeszcze bardziej pracowity i czeka mnie naprawdę wiele, wiele fajnych projektów, także nie mogę się doczekać i wkraczam w ten rok zmotywowana, pewna siebie i szczęśliwa. I Wam życzę tego wszystkiego również i wszystkiego, czego sobie zamarzycie. Wszystkiego dobrego w nowym roku.